Proszę Państwa, kolejny dzień prac społecznie nieużytecznych. Piję kawkę i chociaż niech coś zostanie z tego i żebyście chociaż coś mieli, bo jeżeli Wam nic nie powiem, to słuchajcie, znaleźć papierek jeden na 5 minut czy na 10, o tu znowu coś leży, ale nie wiem, muszę położyć to, coś tu jest, papiereczek Panie Kuratorze. Panie prokuratorze, też tu z kobietą właśnie drugi raz chwilkę zamówiłem, zacząłem rozmawiać. Matka przychodzi do syna, 17 lat ma, ułomny chłopak. To ta, co kiedyś opowiadałem, fajna kobietka i mówi, że to życie uczy dopiero pokory tutaj, jak się ma takie dziecko. Krótko rozmawiałem, bo to nie chce się aż o tym wspominać. O, widzicie, te papierki, co tu zbieram, to wszystko jest od tych, co im ten buzie wycierają, bo oni się tu ślinią, chłopaki. Z reguły są chłopaki już same. Taka mała dziewczynka tam jest, wczoraj ją widziałem. Zapomniałem, jak ma na imię, Lenka chyba. Tak zawsze się śmieję, od roku ją pamiętam. Także naprawdę życie uczy pokory. Dzisiaj chciałem powiedzieć coś innego. No, słuchajcie, o tej Swołoczy, o tych dzikusach, Szkotach, Anglikach, bo to oni, proszę Państwa, te rasy germańskie podbijały ten świat, zniszczyły świat Indian i w ogóle. No, włączę tu może kamerkę, może się nie przewróci. Widzicie, oglądałem wczoraj na YouTubie różne filmy, że jakieś plemiona Indian znaleziono i w Peru są jacyś, co zabijają innych, i mają rację, ludzie wpisują, bo co z Ameryką zrobili, zwłaszcza północną, z Indianami. O swoje tereny trzeba walczyć, tak jak teraz widzicie, te psychopaty różne z Brukseli Polskie do Unii wzięli. Fajnie, że jesteśmy w Unii pod względem tym, że możemy sobie jeździć bez kontroli, bez tego upokarzania na granicach, bez tych łapówek, bo proszę Państwa, widziałem, na czym to polega. Nawet tu w Sierazu, w urzędzie celnym, sam dawałem takiemu, co taki trik nerwowy miał. Aż tak oddychał celnik, bo zawsze go patrzyli na łapówy. Wtedy nie pamiętam, czy to było po 4000, czy 4 miliony, czy 400 zł. Kurczę, bo tak to od jego widzimisię wydawało się, że będzie tyle płacone, ile on chce. A jak nie, to daj mu w łapę, to ci zrobi dwa razy mniej, czy tam. Chociaż 10 milionów na te stare, nie wiem jak to było, aż zrezygnowałem z handlu autami wtedy. Także widzicie, chodzę, tutaj jestem w pracy, piję w pracy, tak jak kiedyś jeździłem, no, złotko znalazłem, teraz jakiś papiereczek. Panie kuratorze, o tarcze, jaka ciężka robota, jak się pijanka musi nawet napracować. Słuchajcie, hipokryzja. Tu chodzi tylko o to, żeby, proszę Państwa, człowieka zaszczuć, upokorzyć, żeby go pokory nauczyć. A nie, to się złamią. Tak jak tego, proszę Państwa, jak on się tam nazywa, co z tego samolotu, o kolejny papiereczek, żebyście nie mówili, że ja udaję, że nie pracuję. Zbieram i jeszcze to nagrywam, żeby był dowód do tego, że, proszę Państwa, że chodzę tutaj i zbieram te papierki. Także widzicie, cały naród na Białorusi nie mógł nic zrobić, a jeden człowiek leciał odpowiednim samolotem, którego już złamali Łukaszenko, bo złamali go, pudrują go, to tak to wszystko wygląda. A dzisiaj świat się wszystkiego boi. Z Putinem rozmowy Joe Biden ma. I co z tego? Jak to nic nie da, oni sobie świat podzielą. W kółko zrobią, proszę Państwa, jak będą chcieli. Pod publikę będzie co inne. I proszę Państwa, i dziać się będzie co innego. Hoka, hej. Subskrybujcie, zobaczcie. Bo tak nie będziecie nawet wiedzieli. Zobaczcie, jakie tu stare groby są. Kto tutaj leży? Michał Hieronim Rawicz de Kosocice. Kosecki, nie wiem kim był, pułkownik wojsk przez Y pisane polskich, dowódca 4. pułku strzelców konnych,
Krzyża Wojskowego Polskiego Legii Honorowej Francuskiej, to chyba za Napoleona, połączenia holenderskiego Świętej Anny z brylantami klasy trzeciej. Tu coś jest niewidzialne. Rosyjski Święty Stanisława klasy drugiej polskiego orderów kawalerii na NAR 30 września 1780, a narodzenny 30 września 1784 roku, umarł 1 kwietnia 1825 roku. Mało żył, bo tylko ile to jest? Tu 25 i 16, 41 lat. Walczył w bitwach 1807 roku Passenheim, Serotk, 1809, Raszyn, Grochów, Sandomierz, Kraków, 1812, Mir, Harbacz, Bobysk, Borysów, 1813, Lipsk, 1814, Paryż, bratu Exegziu. Zobaczcie, pierwszy raz czytałem to wszystko. No to po prostu taka nowostka. Tam jest drugi jeszcze, to, a tam nic nie pisze na tym. Także widzicie, no słabo mi się wbija na YouTube, bo rano zacząłem wczorajszy filmik, jak tutaj byłem. Nic mi się nie udało wklepać. Czyli nie będzie tego, co chciałem wam nagrać. Także widzicie, ludzie żyją, umierają, tyle z nich zostanie. Co tutaj? Coś było napisane chyba. O, a tutaj już się nie przeczyta, to jest jakimś takim pochyłym pismem. Chuj, to będzie ciężko przeczytać. No nie, ja tego nie dam rady, bo to jest takie kucie było tutaj. Herby jakieś. Także widzicie, co zrobili Germany, Anglosasi. To z tą Sołocą żeśmy walczyli pod Grunwaldem. Dwie chorągwie sieradzkie tam były. No co tam było tych Prusaków, Krzyżaków? Zakąć to się nazywał. Niby krzyżowców. 300-350 już było, a resztę to było wszystko najemnicy. I my, Słowianie, musieliśmy z nim walczyć. Cały czas tak było. I myśmy pierwsi, proszę Państwa, Żydów tu w Europie przyjęli wszyscy i z Niemiec trzech wyganiali. A potem widzicie, co to było. To mi ojciec nawet mówił, że przed wojną to z Łoczew, Lututów to nie było gdzie przejść. Tak ich było pełno. Wszystko jest źle, ten świat urządzony. Trzeba wszystko zacząć od nowa. I tutaj Juan mój, ten Indianin, zawsze mówi, że règle de monde, wyregulować na nowy świat. Indianie w Ameryce, Arabowie w północnej Afryce, Murzyni tam od Sahary w dół, Azjaci w Azji, Aborygeni u siebie. A co biali zrobili? Poniszczyli wszystko. O kurde, w pajęczyny też wszedłem jakoś. Także poniszczyli wszystko i rozregulowali te napływowe zwierzęta, jak zające, w tym kozy różne na wyspach, zające, króliki w Australii i inne inwazyjne gatunki. Zniszczyli ten świat. Tak nie powinien wyglądać. Zobaczcie, ja się interesuję Indianami, jak piękna kultura była. W tamtym czasie, 100-200 lat temu, jakie piękne rzeczy robili. A dzisiaj ubiorą mi go, tak jak mnie, w krótkie spodnie Indian, sukienki z jakiegoś ciucholandu. I chcą, żeby to była niby ich kultura. Kultura to jest w głowie, proszę Państwa. Inteligencja jest, kurczę, też w głowie, w człowieku. Na mnie patrzą, kurczę, wszyscy, żebym wyszedł z swojej depresji, że mam pięknym samochodem jeździć, w domu mieć super ekstra, najlepiej to dacze, żebym jeszcze jakąś miał. A ja wczoraj oglądałem filmy, jurta fajna, robimy takie jurty w Polsce, w których mieszkają nawet całe 25 metrów kwadratowych. Ja mógłbym taki zrobić tipi fajny, w kształcie taki dom tipi. Wiele nie potrzeba, 25 metrów do życia wystarczy. Hoka hej, na razie, żeby to było na tyle, pozdrawiam. 16 czerwiec 2021 roku, środa, ogrody w klasztorze
się radzą.